Zacząłem w ogóle nowy odcinek, więc... Hej, witajcie, co z wersji? Shinji. No i odcinku, co zagrajmy w Miles Edgeworth. Ace Attorney Investigations. Pasi. Investigations, okej. No, Coś ci nie pasuje? Siną odrobinę, no. Dobrze. Więc błądzimy sobie bez celu, szukając wyjścia. Tylko zdaje się nie być nigdzie. Czekaj. Nie możemy pokazać Kane na przykład, żeby coś zablokować jeszcze? Rzeczy? Bo... Widzisz, co ja nazwa? jak widzisz, nie mamy za bardzo możliwości. Memento sensności. Zaraz się wkurzę i zacznę ze sobą wszystko łączyć. 5 sekund później Savvy Game na pierwszym możliwym ekranie, na tym można. Łączyłeś już w końcu te szafki? Co? Boże święty, nie! Szafki z czym? Z tym słupem. Nie? Taki chciałeś. Pewnie i tak nie dadzą odpowiedzi. Tak jak myślałem. Aż. To była na początku twoja sugestia. AKR. A ja z niej zrezygnowałem. Po to, żeby znowu ją wypróbować, ale... Co jeszcze tu mogę sprawdzić do gnoja? Udo sprawdzałeś. I tu już naprawdę nie ma nic do sprawdzenia. Fuck. Na tej podłodze na pewno nic nie ma? Nie. Nie. Mamy sprawdzać. Prawdy sprawdzałeś. Drzwi też już sprawdzałeś. A zawsze możesz zasponować Kaye tym, co masz. Może coś więcej powiesz. My prosecutors, but... I meant to say this must shake. To keep it in your pocket. W sumie, że to nie będziesz w tej samej grze. Tak. Fuck this shit, łączę wszystko. O mój Boże. To na pewno zadziała, nie sądzisz? Tak jak myślałem. Profit. No to akurat może mieć sens, wiesz? Bo no. Kupimy są w pudełku. Ale... Ja pitole. Jeśli naprawdę łączysz wszystko ze wszystkim. Tymczasem pudełka pasują do kluczyka. Wiesz co? Nic już bym nie zdziwił. Boże, gdzie tu może być wyjście? No ja zawsze mogę sprawdzić. Co najlepsze, ja wiem gdzie... co powinno być teoretycznie, ale... Nie wiem jak to aktywować. Nie masz gadać, Kay? A! No! Kiedy to tu się pojawiło? Jestem pewien, że jak ostatnim razem przeglądałem opcje dialogowe Skate, tego nie było. Okej, pozwól, bo dawno tego nie robiłem. Nie, żebym odpadł, nie powtarzał prezentu jej coś. Czy wiesz, gdzie poszła osoba, która mnie porwała? Cóż, po tym jak cię tu uwięzili... Brzmiało to tak, jakby weszli do pokoju obok i zaczęli z kimś rozmawiać. Co się stało? Dobre pytanie. Miałem wrażenie, że też coś słyszałem, ale... Wszystko to jak mgła. Jednakże... Przypominam sobie, że porywacz z kimś rozmawiał. Poprzednio tylko zgadywałem, ale wygląda to, że naprawdę... Mamy tu do czynienia z dwójką porywaczy. Potem wszystkim poszli sobie. Zupełnie jakby mieli już cały interes to był załatwiony. Jakim cudem przesunęło mi się... Brilliant. Właśnie. To się... Czy to się nie powiększyło? To się nie przesunęło? To się nie powiększyło? What the fuck is happening?
Dobra. Wychodzę. Gdzie miałem ostatni zapis? Co? Gdzie miałem ostatni zapis? Dawno. Nie, naprawdę, no, myślę, że powinniśmy to skasować. Nie. Nie. Nie, czemu? Tu popatrz tylko i go sam. Wracając po przerwie. A no właśnie. Co, problemy techniczne z Evangelion TV? God damn it. Wydaje mi się, że to jest to, jako że moje porwanie wydaje się być takim dodatkowym pomysłem. Cóż. Jeżeli poszli do następnego pokoju, zobaczmy, czego możemy się dowiedzieć przez Edgeworth. Ty! Bo nie mogłeś wcześniej. A może nie wiem, czy mogłem wcześniej. Tam, gdzie byłeś wcześniej podywacze, a wcześniej Kate tam stała, z którą musiałeś pogadać, żeby się odblokowała. Nie wiem, czy była tam wtedy ta opcja dialogowa. To mówiłem ci od dawna, do cholery! Boże, już raz z nią... jej coś pokaż! Już raz z nią rozmawiałem. Prócz najmniej ale próbowałem. Ale potem mówiłem ci, weź fuck, jej coś pokaż. Fuck! Fuck it, fuck off, fuck. Fuck you! No, patrz. Czy to jest to, co mi się wydaje, że jest? Ja to, że podywacze mieli tunel do ucieczki, tak, na wszelki wypadek. Cudownie! To zupełnie jakby sami byli jakoś z grają wielkich złodziei. Nie są, ponieważ wątpię w to, że sami zrobili ten tunel. Oho. Aha. Ta kładka została usunięta i ustawiona i oparta o ten słup w dość specyficzny sposób. Gee, I wonder. Wydaje mi się, że ta budowla została zbudowana z jakąś piwnicą czy strefą podziemną. I teraz, moi drodzy, mamy brakujący element, jak mi się wydaje. The beam I was tied to. Ano. Czasem mógłbyś mnie posłuchać. Boże, udowodnij, że kurwa. Jak świadego, huk to hak. Haczek, cokolwiek. Wiem. Bo wiesz, to był dla ciebie taki mały haczyk. Ja nie mogę. Nie chcę. Żegnają się z wami. Ej, no nie jest chyba aż tak źle. Żegnają się z wami. Sebik. I Shinji. Filip. To był najkrótszy odcinek, jaki w życiu widziałem. Hej, Sytonej, na poważnie. Chyba, że... Co? He said it. Or rather, he laughed it. Wyśmiałem. Zbeształeś. Haczek na tym słupie. Wiesz doskonale, że już próbowałam i ja szansem skoczyła z tego haczeka na okno. Ej no, musisz to przyznać, że coś czasami może być niewykonalne. Wystarczy, że będziesz myśleć nieszablonowo i... Wait. To prawie jak nasz prowadzący odróżniczek. Wystarczy, że spojrzycie na to z innej strony, a nie tak jak zazwyczaj myślicie. Bo wy tylko schematami bierzcie te rozwinięte. Think out of the box, Shinji! Think out of the box! Ej no. Wiesz, najzabawniejsze jest to, że ten przykład był na tyle prosty, że ja go zrobiłem w 20 minut. Ja wiem, że normalnie przykłady powinny zajmować 2-3, ale biorąc pod uwagę, że dziewczyny w 10 osób siedziały i nie potrafiły tego wymyślić przez 3 godziny. Oh boy! To naprawdę nie był to aż taki trudny przykład, za jakiego miały. Ale czemu rozmawiamy o znaniach różniczkowych, skoro mamy Kay Edwarda? Czy ty naprawdę się dziwisz? Ej, wejście to nam się akurat nie zdarza, okej? Okay? W zero z drugiej strony, ale zero już się skończyły.
czas na ZX. Nie zamierzałem znowu tego zasugerować. Właściwie jest to tutaj dla innych celów. A popatrz, czemu te ludzie do mnie pisze? A, napadam? Na przykład? Jak widziałeś w sąsiednim pokoju, jest po to, aby przytrzymać tą kładkę. Co znaczy, że i w tym pokoju powinna być kładka, którą możemy otworzyć. A, więc to tak. Nie zauważyliśmy istnienia przez ten cały czas, ponieważ była ukryta przez tą płachtę, którą można było w każdej chwili odsłonić. GG Edgeworth No Re. Ale kto by pomyślał, że po czymś takim będzie jakaś... Okej, zwijmy to i zobaczmy, co jest pod spodem. Boże, szukasz drogi ucieczki, więc wszystko chcesz sprawdzić. No to... trzeba też wszystkim z każdym pogadać. You know? Nie wiedziałem, że się dogadamy. No i to właśnie uznaję za prawdziwy skarb. Ja pitole. Dzięki, Edgeworth, za to, że nie pozwalasz mi myśleć tak, jak ja chcę w tej grze. Sugeruję, że nie możesz myśleć outside of the box. Wow, to musi być drugie wejście do tajnej ukrytej piwnicy. Czuję nosem ten skarb. Siedmiu ma dla kanału Brzyka skrzynię. Jakoś to też. Zapach, który ja chciałbym poczuć, to słodki aromat wolności. Tak też na co czekamy? Otwieraj ten cholerny włas! Okej. To jest... dobrze zamknięte. G.I. Wonder. O, fiddle in the middle. Tak, zabijcie mnie. Bardzo dużo wola. Lolowiec jeden. Nawet ja... nie daję sobie rady, żeby się oprzeć. Sombrero Kaltis! Nie, wcale się nie noszę do skatora. Sombrero... Ty chyba nie widziałeś tego zdjęcia? Nie, chyba. Czy to było to ja nie idę na Mida? Chyba? Jeżeli tak, to widziałem. A nie, to nie może być to. Anyway. Chyba twoja kolejka. Mówisz? A czemu ja? Ponieważ musimy użyć tego maleńkiego klucza, do którego tak się przywiązałaś. A, o to chodzi. Nie no, jasne, już, lecę. Uwielbiam ten lekki deszcz, kiedy masz już odkryć coś naprawdę wielkiego. Wierzę, że poczucie wolności byłoby dużo bardziej satysfakcjonujące w tym momencie. Nie, czemu? Okej, otworzyłam te tajne drzwi, więc... Leap of faith! Czekaj! Gratuluję. Wszystko w porządku? Okej? Tak, tak, po prostu ta wina się poślizgnęła i to wszystko, O, dzięki Bogu, że wszystko w porządku. Tam jeszcze na zawał, już aż tak się martwi. Jak tam pod zespołem maszynerii? A jakieś wyjście? Nie, proszę cię, kto to widział? No cześć. No, jest całkiem ciemno i wydaje mi się, że nie ma wyjścia. Wiesz, czy mi się to kojarzy, tylko że w drugą stronę? Z czym? Ceiling cat. Koło byś to na 180 stopni. Takie wychyla się. Widzę, co oglądasz wieczorami. A, nie wierzę, że to się stało. Sama powinna się winić za to, że skoczyłaś przed spojrzeniem, wiesz? Ej no, skąd miałem do cholery wiedzieć, że to drabinę można odsunąć? I wonder. A, jeżeli można ją odsunąć, to zapewne można ją też wyciągnąć, wiecie? Ano. Odkryłem już, jak wydostajemy się z tego więzienia, okej? O, więc... jak się z tą wydostajemy? Wygląda to, że twoje... pochopne... działania... będą pożyteczne. Czy ty naprawdę doceniasz to, co zrobiłam?
bardziej takie podziękowanie za podsunięcie mi pomysłu w odniesieniu z tą drabinką. Podziękowanie tą drabiną? Co z nią? Ta drabina nie jest tylko dla tych, którzy chcą zejść na dół. A, w sumie, jeżeli żyjemy. Tak, wierzę, że jest na tyle długa, aby... Reach out to the truth of these lockers. Lockers? Aż mi się przypomina, jak kiedyś była ta strona. Zresztą chyba dalej jest. Lockers? A no, pamiętam. Znaczy się, nie pamiętam, do czego ona dokładnie służyła, ale... Tyle hype'u na nią było. Miała jakieś tam rzeczy robić, dostawali te punkty, może... A Boże, to... wiem, już kojarzę, co za... No. Tak, wierzę, że jest na tyle długa, aby... dotrzeć na szczyt tych szafek. Zaraz się okazuje, że drabinka pół metra. A jest, na co czekamy? Może udało nam się. Właśnie, dlaczego oni nie poszli do tego pokoju obok, skoro tam nikogo nie ma? A to też nie chyba jest tam przejście. Bo wątpię, żeby zrobili to tak, że dwa pokoje są tak zupełnie bez niczego. Jej, możemy się stąd dostać! Tak. Spędziliśmy zupełnie za dużo czasu tutaj. Zupełnie za dużo? Nie, to brzmi trochę. Porywacze, którzy mnie trzymali jako zakładnika i tajemniczy agent Interpolu, który jest debilem. Czemu hejcisz Langa? Bo jest głupi i ślepy i w ogóle. I Furio. Ta sprawa dopiero się zaczyna i to ja doprowadzę ją do końca. You sure, Miles? Wygląda na to, że Interpol działa. Niech ich szlak. Bardzo dziki zachód. Yippie! Edgeworth jaki ninja. Wygląda to, że na razie przestało padać. Tak, i dzięki Bogu. Nawet nie masz pojęcia, jak wcześniej mocno lało. Panie Edgeworth! Tak się cieszę, że udało się panu uciec, sir! Byłem tak niestosowany, że myślałem, że zaraz wykiduję! Detektywie Gumshoe, czy mogę się zapytać, co to do cholery jest? Cóż, to... Boy. Odliczamy! 1, 2, 3, 4, 5, 6... 98, 99. Shifu! Mamy tu wszystkich 99 członków, sir! Oh, fuck! Oh boy! Oh fuck! Looks like we got a badass over here. Co ty do cholery myślisz, że możesz tak po prostu ich sobie odliczać? Każda osoba jest cenną istotą ludzką. Łapiesz? I każdy ma imię, które dano mu, które daje mu jego rodzice. Nikt nie jest dwójką czy trójką. Każdy, nieważne jaki wiek czy ranga, to numer jeden, rozumiecie? Nope. Shifu, Shifu. O mój święty Boże. Rozumiem, że to pan jest agentem Lang. Ty, jak śmiesz tak niegrzecznie zaraz się do naszego Shifu? Jak już mówię? Lang Z mówi. To jest... szczenie? Co? A cub. Trzeci. To ci się trafiło idealnie. Takie młode, w sensie, wiesz, takich na przykład stadzi wilków. Coś ten deseń. Młode, które nie są innych, wkrótce poczują. Gryzienie starszych. Więc nigdy nie zapomnij, aby szanować innych ludzi. Shina? To nie jest dużo, ale proszę przyjąć moją kartę. Jest to, no, dziękuję. Proszę przyjąć też moją. To jest taki typowy japoński zwyczaj. Zauważyłem. Czy gdziekolwiek indziej zdarzyło się, żeście widzieli, że się wymieniają wizytówkami aż tak... Zwyczajnie przy spotkaniu? Nie wiem, biznesmeni na jakichś spotkaniach, okej, okay, ale... Także na przykład, no poznają się gdzieś na ulicy. A, masz moją wizytówkę i ty moją też. No, nie wiem, nie spotkałem się z tym nigdzie indziej.
Widzieliście to teraz? To jest właściwa droga, właściwy sposób, aby okazywać szacunek drugiemu człowiekowi. Jajsa, ja nie mam tu wizytówek! Czas zacząć robić. No wiesz, właśnie chyba. Shinji Ikari, Sevalion TV. Czekaj, już sobie robię jakiś tam podpis, kanawkę. Zapamiętajcie to i daleko zajdziecie w życiu, rozumiecie? A, racja. Franziska mi ostrzegała. Coś o elitarnym agencie Interpolu z Republiki Zengfa. Wygląda to, że ten człowiek ma największy... największy współczynnik aresztowań w organizacji. Udanych aresztowań. Nie pytaj. Agencie Lang, dlaczego właściwie agent Interpolu jest zamieszany w tą lokalną sprawę? Żaden z twoich... Nie powinieneś to obchodzić, panie prokuratorze. Jak to nie? Słyszałem o tobie jakąś plotkę czy dwie. Udało ci się rozwiązać sprawę mordersa, które wydarzyło się podczas twojego powrotu do domu, czy nie? Ha! Ale trochę ci zajęło aresztowanie jednej małej stewardesy. Żałosne. Jak śmiesz tak mówić o panie Edwardzie? Czy mówisz, że mógłbyś to rozwiązać szybciej, koleś? He's just a comic relief! Jaki zabawny człowieczek. Natychmiast chcę pomóc swojemu mistrzowi. Jakie to kliszowe. Słuchaj, to co mam na myśli to, że gdybym ja tam był, nikt by nie zginął. Rozwiązałbym całą sprawę, a agent Hicks dalej byłby tu z nami. Agent Lang znał wczorajszą ofiarę? Agenta Bea Hicksa? Ale to ma trochę sensu, jeżeli obaj byli agentami Interpolu. Hicks był dla mnie jak brat, więc teraz zamierzam się zemścić. Agent Hicks ścielił szajkę przemytniczą z Franziską i trzecią osobą. To musi być ten człowiek, o którym mówiła. W takim razie powinieneś zrozumieć, jak się czuję, jako że porwanym jest ktoś, kogo znam. Więc proszę o pozwolenie... Nie tak szybko! No? To nie jest twoja ładnie okrojona sala sądowa Edenu, wiesz? Jesteś teraz dziczy, panie prokuratorze, i zupełnie nie tam, gdzie powinieneś być. Nic osobistego, ale czemu nie wrócisz teraz do swojej sali sądowej, piękniusiu? Ty! Masz... czelność obrażać sądy? Tak. Nie potrzebuję pomocy jakichś nuśnych prokuratorów. Wybacz, ale prawda nie potrzebuje takich jak ty, żeby ją dzisiaj zniekształcali. Kto używa przymiotnika gnuśny, aby opisać prokuratora? I czemu... czemu czuję taką nienawiść, która z niego emanuje? Hejt. Okej, ludzie. Dobra robota w ustawieniu pszczółku koło Gatewaterland. Teraz tylko znajdźcie mi porywacza i przyprowadźcie mi gościa. Odmaszerować! Sir! Yes, sir. A teraz, panie prokuratorze, w sieci nie mieszaj się do tego, rozumiano? Chwila! No i sobie poszedł. Panie Edgeworth! O Boże... trochę czasu minęło, odkąd spotkałem kogoś, z kim aż tak się nie zgadzam. Z kim aż tak się nie sposób zgodzić. Czemu ze wszystkich miejsc pojawił się tutaj? I zupełnie znikąd? Podejrzewam, że będę musiał wypytać detektywa Gamshoa, aby mnie... O Boże! Tyle się dowiedzieć. Już to przyjął. Tajemniczu. W każdym razie chyba na tym zakończymy dzisiejszą sesję nagraniową. Nie idzie dzisiaj, nie idzie. Co? Nie idzie dzisiaj. Mogło być gorzej. Oboje. No, w następnym odcinku będziemy poznawać Shilong Langa zapewne. No i cóż, trzymaj się z wami. Shinji. I Sowersi. Trzymaj się ciepło. Cześć.